Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. W dzisiejszym filmie będę testować całą kolekcję Makeup Revolution i Friends. Jest to serial, którego nie oglądałam nigdy w serii. Oglądałam pojedyncze odcinki jako nastolatka. Coś tam pamiętam. Pamiętam mniej więcej, kto był kto. Taki śmieszny chłopak był. Taki głupkowaty chłopak był. I dziewczyny. I najbardziej mi się podobała Monika. To pamiętam, że najbardziej ją podziwiałam. Natomiast nie pamiętam. Wiem, że razem mieszkali. Nic więcej nie wiem. Nie jestem prawdziwą fanką. Przykro mi bardzo. Musiałam teraz nadgonić serial. No i wiele osób mówi, że trzeba obejrzeć go jako osoba dorosła. Natomiast moje dziewczyny z biura są wielkimi fankami, już się kłócą o tą kolekcję, już się kłócą, jak to było, jak tylko zaczęłyśmy ten temat, także one przejmują pałeczkę, one przejmują mikrofon i one będą komentować mój makijaż i opowiadać wam o Friends. Miłego oglądania. Ale bez ksywek. Dobrze, to się wytnie. Fajne lustereczko, głos numer dwa potem je dostanie. Bardzo byłam podekscytowana tą kolekcją, nie wiem jak ty. Ja byłam, ale jestem zawiedziona ogólnie. Dlaczego? Muszę powiedzieć. Ale poczekaj, daj widzom zobaczyć, czy oni są zawiedzeni, czy nie. To ty już spoilerujesz. Ja uważam, że ta kolekcja nijak się ma do postaci i to wszystko jest źle nazwane. To akurat prawda, ale może nie hejtujmy tak od razu z grubej rury. Fan quiz. Yes. Ile sezonów liczy serial Friends? 8, 9, 10 czy 12? 10. No, może tak, może nie. Dokładnie 10. Co Phoebe znalazła w napoju? Włos, pierścionek, paznokieć czy kciuk? Kciuk. Jaki kciuk? Kciuk, palec, czyj? Kciuk. Czyj? To jest dodatkowe pytanie, dodatkowo nie, nie ma w guzie dodatkowego, dalej. Ja nie wiem, nie pamiętam, więc nie będę się z tobą sprzeczać. Ile sióstr ma Joey? Dwie. Na pewno? Tak. Kim jest fan Bobby? Pamiętasz fan Bobby? A, ja pamiętam, nie, kto nie, był fan nie, Bobby, nie. Ale no. Proszę, masz odpowiedzi. No. Były chłopak Moniki. Tak. Kelner w Central Park. Tak. Były chłopak Rachel. Kelner. Ty nawet nie pamiętasz, jak Kelner się nazywał? Kelner. To jest bardzo żenujące. Jak się nazywał? Ja muszę tu powiedzieć, że ja nie mam pamięci do imion, ale ja też nie mam pamięci. Wszystko kojarzę, fakty kojarzę, ale nie pamiętać, jak się nazywa Kelner. Kelner jest osobą poboczną. Kelner jest bardzo ważną osobą. Przestań. W Central Park. Przestań. Ja pamiętam, muszę tu powiedzieć o mojej ulubionej scenie, kiedy Joey'emu na głowie utknął kurczak, to jest moja ulubiona scena. Ja to nie pamiętam. Był kurczak. Indyk? No, indyka kurczak. Tak. Ja tak. Pamiętam takie rzeczy niż imię Kelnera. Przepraszam bardzo. Dobrze, to w takim razie odpowiem. Kim był fan Bobby, przepraszam? No. Fan Bobby to był były chłopak Moniki. No, tylko ona mogła mieć takiego chłopaka o takim imieniu. Bardzo nie lubiłam. No, więc masz, myślę, że za to pytanie masz minus 15 punktów. Nieważne, że na tamto odpowiedziałaś dobrze. W takim razie kolejne pytanie. Na jakim instrumencie grał Ugly Naked Guy? O, no słucham, jakie tam... A, chcesz podpowiedzieć? A tak. Ja myślałam, że ty tak nie, się nie wiesz. Nie, dlaczego? To odpowiedzi. Dobrze. Pianino, gitara, wiolonczela czy flet? Flet. Co? Wiadomo, że gitara. Oczywiście, że nie. A co? Na wiolonczeli. Ugly Naked Guy, który wychodził przez okno na balkonie? Który się pojawił w oknie? Przez okno na balkonie? Który się pojawił w oknie? No weź. Grał na wiolonczeli. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Nie ma tu prawidłowych odpowiedzi. No, no okaże się, jak sprawdzimy po. Na gitarze, serenadę. Dobrze, ja strzelam, że była to wiolonczela. Jak miała na imię dziewczyna Chandlera? A, to jest łatwe. No, nawet bez podpowiedzi, kakus. No, z dziewczyna Chandlera, najbardziej popularna. No. No, jaka? Podpowiedź. Bardzo słaba, słabo ci idzie. Mów. Sally, Janice, Gladys czy Jess? Gladys. A jak? Ja wycofuję głos numer dwa z tego filmu. Nie, 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 no mówiłam, że ja nie mam pamięci do imion. No bardzo nie masz pamięci, ponieważ to jest jedna z kluczowych postaci. Z kluczowych, a potem go zostawiła i z nim nie było. To jak ja mam ją zapamiętać? Naprawdę nie pamiętasz Janice, która się przewija przez całą serię? Co miała taki głos... Wiem, jakby koza, nie powiem co robiąca. Taki miała głos. No, taka brunetka. Tak. Wiem, która laska i mnie. No dobrze, quiz ci poszedł średnio, no ale zobaczmy, jak. Na pewno zdałam. Zdałam. 30% na pewno miałam. O, Rachel, co możesz powiedzieć o Rachel? Ja jej nie lubię. Moja ulubiona postać. Nie. Fajna, moja ulubiona postać. Nie. Kochana, lubię ją. Ale kolory trafione do niej. Najlepsza paletka Rachel. Tak, to prawda, mam ją. Phoebe, kocham. Oj, nienawidzę. Tak, mnie wnerwiała ona. Wspaniała. Beznadziejna. Wspaniała. Tragedia, tragedia. Powinni ją wywalić po dwóch sezonach. Monika, moja alter ego. Słucham? No też była grubaską. Tylko, że ja nie schudłam z tą różnicą. Bardzo kocham, też kocham gotować. Nie, nie. Ta paleta wspaniała, mam ją. Tak, tak, fajna. Została mi ona przekazana w ramach współpracy barterowej z tym filmem. Jest wspaniała, znam prawie wszystkie opisy, pamiętam z tej paletki. Są tam podpisane bohaterami.
A szczerze się rozgadała? Przyniosę ci ją, zobaczymy, czy będziesz znała wszystkich bohaterów, ale po quizie wnioskuję, że nie. Na pewno będę znała. No, jak 30%. Nie pamiętałaś, jak się dziewczyna Chandlera nazywa. Zostawiła go, to już ci tłumaczyłam. Zraniła go, nie będę pamiętała takich. Dobra, dawaj dalej, lecimy, bo ty tutaj już przesadzasz. No dobrze, to proszę bardzo, jakie są twoje wrażenia? Używałaś już paletki swojej? Nie. Ale patrzyłam się codziennie przez to lusterko, wspaniałe. I co tam zobaczyłaś? Do siebie! No tak mi miło było. Element dekoracyjny? Bardzo wspaniały, ale nie ukrywam, że chciałabym mieć taką ramkę na drzwiach, jak ona miała. Ja też bym bardzo chciała. Kiedyś to był złoty graal AliExpress. Tak. Teraz jest trudno dostępna, a jeżeli jest dostępna, to kosztuje zbyt dużo, jak na ten chiński kawałek plastiku. A który, mówiłaś o swojej ulubionej scenie z indykiem, Kurwel tak. Kurczakiem. Tak. A który jest twój ulubiony bohater całego serialu? Joey. Joey? Oczywiście. Ja, Chandler. Kocham Chandlera. Nie, Joey. Uważam, że został skrzywdzony na koniec. Został sam. Bardzo mnie to bolało. Wręcz... No, było mi bardzo przykro i smutno. A z kim swatałaś Joeya w serialu? Z Rachel. Z Rachel? Tak. No, ale była chwila taka, że... No, ale to było z jej strony. Ona go wykorzystała. Nie. To było bardzo... Nie. Tam nie było chemii. A Ross? Co myślisz o Rosie? Sierota chce, a nie mogę. Ja też tak samo. Nie lubię Rosa. Proszę cię, jak facet może nie poznać, że jego dziewczyna jest lesbijką? Paletka. Bardzo ładne kolory. Jestem na tak. Używałam już kilka. Opisy są bardzo fajne. Uważam, że ta duża paleta jest najlepszą częścią tej kolekcji, ponieważ szminki są niedopasowane kolorystycznie do dziewczyn. Nie pasują szminki do nazwy szminki. Mnie to po prostu denerwuje, że nikt nie przemyślał tego, jak już się wzorował na serialu, to powinien po prostu oddać produktem charakter. To właśnie nie zgłosili się do mnie. Właśnie, nie zgłosili się do nas i teraz jest problem. Ale ta paleta uważam, że jest bardzo fajna. Tak jak tu Karolina. Ale zobacz tutaj karoteki, co byś powiedziała na tym etapie? Według ciebie jest to makijaż a la Friendsy lata 90, czy nie? Nie, tłumacz. Friendsy lata 90 to tam jest delikatny makijaż. Czy nie? Na razie chociaż nie, a kto byś tak mógł malować? Ja uważam Phoebe. Tak. To Phoebe jest teoretycznie. W sumie Phoebe też miała blond włosy, więc Karolina może by mogła być Phoebe. To już jest obraza dla Karoliny. Nie uważam. Phoebe była bardzo zabawna. A kto, przepraszam, kim by mogła być Karolina? Ona nie ogląda tego serialu, ona się z nikim nie utożsamia. W sumie tak, nie będziemy ją nie tutaj... Nie wkłada jej w kapcie, w których nie chodziła. Czy uważasz, że na przykład ta kolekcja powinna zabierać jakieś inne kosmetyki, bardziej charakterystyczne? Dlaczego w ogóle nie zostały stworzone produkty z nazwami męskimi? Pytanie mam takie. No są nazwy, a nie, przepraszam. Są nazwy cieni tylko. Racja. Dlaczego? To jest pytanie Make Up Revolution Why. Ogromny plus dla Bo mi by się lepiej używało szminki Joey niż szminki Monika. No mnie by się Chandlera, ale, ale czy doceniasz opakowania z indykiem? Bardzo mi się podobały bardzo, te bardzo, opakowania. Bardzo, tak, na plus. Tutaj opakowania są bardzo trafione. Te usta, to no właśnie, co? Phoebe by takie usta nosiła? Nie. Ja też tak uważam. To po prostu Make Up Revolution No, że nada. Powinni stworzyć kolor dla Phoebe. To prawda, to ja się... Do czego to jest? Kto to tak się pomalował w Przyjaciołach takim kolorem? Ta, Janice. Tylko ona. Tylko Janice. Ale ja tu muszę przyznać, że opakowania mi się podobają. No jeszcze Monika jest niudziakowa. Monika i Rachel, tak. Okej, zgadzam się. Ale abstrahując od kolorów, muszę przyznać, że są bardzo dobrej jakości te produkty. No, pomadeczki, masełko. Tak. Bardzo dobre, ciężko się zmywa wręcz, szmineczki i nawet te błyszczyki, więc jestem na tak, jeżeli ktoś by miał ochotę zapytać o recenzję. I ładnie pachną. Tu plus. Jak wyobrażasz sobie idealne zakończenie Friends? Idealne zakończenie to jest tak, 11 sezon koniecznie musi być nagrany i w tym 11 sezonie ślub i co się wydarzyło później. Kto został wdową, wdowcem, rozwodnikiem i tak dalej. Dzieci i tak dalej. No i na pewno Joey jest z Rachel, Chandler z Moniką, Ross jest z nikim, a Phoebe umarła. Dobrze, bardzo mi się podoba to zakończenie. Phoebe umarła, znaleźli ją z gitarą, pochowali ją z nutami do Smelly Cat i cześć. Ale wiesz co, bardzo krytycznie do tego podchodzisz. Nie, tak bym chciała, byłabym zadowolona. Jak ci się podoba ten makijaż? Podoba mi się. Bardzo ładnie. Ja uważam, że Karolina mogłaby być częścią Friends w tym makijażu. Jak myślisz? Jak to? No nie wiem, jak mogliby ją zatrudnić. No zatrudnić tak, zamiast Phoebe, wywalić Phoebe, to na pewno. Pa, Karo, cześć! Cześć!